Zainteresowanie na pewno jest mniejsze, są mniejsze hale, troszeczkę słabszy poziom. Myślę, że Czesi kochają hokej, piłkę nożną. Siatkówka jest, myślę, na 5-6 miejscu, dlatego nie jest tak bardzo rozpowszechniona. Chociaż teraz na Mistrzostwach Europy była pełna hala w Ostrawie, 10 tysięcy osób, także można liczyć na to, że kiedyś się to zmieni. Rozumiem, że wy tej hali nie zapełniacie na meczach ligowych. My gramy na innej hali, ta hala jest jakby przeznaczona na europejskie puchary, w razie co jakbyśmy awansowali. Czeka na nas. Dogadujesz się już po czesku? Bez większych problemów? Tak, bez problemu. Już na 100%. Z każdym, wszędzie, czy to jest apteka, urząd, tak naprawdę mówię, wszędzie, także 100% Czech. Telewizja, radio, wywiady bez problemów? Bez problemów, tak. Nie ma problemu. No właśnie, mówiłeś o tym, że to nie jest tak duże zainteresowanie, ale rozumiem, że macie jakiś swój fan klub w Ostrawie. Są kibice, którzy przychodzą na mecze. Tak, ogólnie klub z Ostrawy ma bardzo długie tradycje siatkarskie i my swoją halę wypełniamy praktycznie każdy mecz. Jest tam mniej więcej 1500 osób i mamy ją pełną na każdym meczu. Z tego się cieszymy. Czy kiedyś przyjdzie czas na 10 tysięcy osób? Może tak będzie. O ile tam jeszcze będę grał. Jesteście rozpoznawalni na ulicy? Kibice was zauważają? No bo wiadomo, że w Ostrawie jest i hokej, i dobra piłka nożna. Raczej nie. Nie zdarzyło mi się nic takiego, chociaż w bloku, w którym mieszkałem, wszystkie sąsiadki chodziły na mecze, także może... Gdyby troszeczkę właśnie bardziej była rozpowszechniona, to ta rozpoznawalność by była większa. Z Ostrawy blisko do Polski. Często masz okazję wpadać w swoje rodzinne strony? Jeżeli chodzi o przejazdy do Polski, to mam tak naprawdę 10 minut i częściej jeżdżę do Polski na zakupy. Jeżeli chodzi o mój rodzinny Ozorków, jest to 300 km, jadę 3 godziny, także też na weekendy zjeżdżam do domu często. Rozumiem, że skoro tak długo już tam jesteś, to nie narzekasz. Jesteś zadowolony i wszystko jest tak, jak być powinno. Tak, jak najbardziej jestem zadowolony, dlatego co 2 lata przedłużam tą umowę. Zobaczymy, co będzie dalej. W tym roku w grudniu skończysz 30 lat. Jak długo jeszcze zamierzasz profesjonalnie grać w siatkówkę? Ustaliliśmy z żoną, że to będzie nasz ostatni profesjonalny kontrakt i wracamy do domu. Może jeszcze zagram w pierwszej lidze. Zobaczymy. W Polsce? Tak, ważne, żeby było blisko mojego domu. Jakie masz wspomnienia z Kielc, bo też spędziłeś tu pewien czas. Rozstanie wiemy, że no, nie było takie, jak być powinno, ale atmosfera wtedy w klubie wśród zawodników chyba była sympatyczna. Ja bardzo miło wspominam Kielce. Zagrałem tutaj pełne 2 sezony swoje, debiutanckie w Plus Lidze. Niestety nie dało się jakby utrzymać w Plus Lidze jako gracz. Skończyłem również tutaj magisterkę z wychowania fizycznego, także naprawdę Kielce dla mnie to jest kawał historii mojej siatkarskiej i bardzo miło wspominam ten czas. Czego ci życzyć? Na pewno zdrowia na ten sezon i przyszły i może, żebym znalazł jakiś klub, w którym będę mógł spokojnie sobie dograć te 5-6 lat kariery.